Dzień 635. Dziś pojawiło się wiele aktualizacji z regionu Hersonia. Tutaj siły ukraińskie skupiły się na dalszym rozwijaniu swoich sukcesów w kręgach. a według rosyjskich źródeł niedawno rozmieściły dodatkowe jednostki i przeprowadziły serię potężnych szturmów. Jeżeli jeszcze pamiętacie, ostatnim razem mówiłem, że Rosjanie zebrali swoje siły, aby zniszczyć ukraiński przyczółek i bezskutecznie próbowali zaatakować ich czołgami z północnego wschodu i piechotą z południa. Dziś pojawiło się więcej informacji na temat tego, jak Ukraińcom udało się uzyskać przewagę i odzyskać inicjatywę mimo posiadania mniej ciężkiego sprzętu niż Rosjanie. Początkowe ustawienie było niezwykle trudne, ponieważ Rosjanie bez przerwy ostrzeliwali ukraiński przyczółek i często wykorzystywali niszczycielskie systemy artylerii termobarycznej, aby uczynić ten obszar nie do obrony dla Ukraińców. Był to pierwszy i główny problem, którego rozwiązanie było dla Ukraińców priorytetem. Ukraińcy znali największą słabość rosyjskiej artylerii termobarycznej, aby był nią jej krótki zasięg wynoszący około 5 km. Ukraińcy zrozumieli, że nie muszą daleko szukać, żeby ją znaleźć i wydali rozkaz operatorom dronów aby ich wytropili. Biorąc pod uwagę ogólny kierunek ostrzału i lokalne drogi, było dość oczywiste, że Rosjanie szybko podjechali, oddali salwę i uciekli. Niestety dla Rosjan Ukraińcy rozmieścili w regionie ciężkie oktokoptery szturmowe Babajaga. Niedawno opublikowany materiał filmowy pokazuje, że tos 1 był bezradny w obliczu ataku drona. oktokoptery zrzucił wszystkie miny dokładnie na cel i go zniszczył. Później rosyjscy żołnierze opublikowali zdjęcia pokazujące następstwa ataku, gdy artyleria krótkiego zasięgu została stłumiona, ponieważ Rosjanie zostali zniechęceni do zbliżenia tych Cennych aktywów do regionu. Ukraińcy zaczęli tłumić artylerię dalekiego zasięgu. Ukraińcy spodziewali się rosyjskiego ataku w każdej chwili, więc ogień konturbatoryjny musiał być prowadzony szybko i precyzyjnie. Ukraińskie siły specjalne, obsługujące drony zwiadowcze i Heimars podjęły się zadania i zaczęły niszczyć rosyjskie grady. W międzyczasie ukraińscy żołnierze byli atakowani z wielu stron. Żeby osłabić rosyjskie zdolności ofensywne, ukraińskie siły specjalne przeprowadziły serię uderzeń HIMARS na obrzeżach Krynek, gdzie rosyjska piechota czekała na dołączenie do jednostek pancernych. Ukraińscy operatorzy dronów wykryli ukryty sprzęt i zniszczyli kilka czołgów, które chowały się pod śmieciami. Później niektóre rosyjskie źródła opublikowały również nagranie pokazujące resztki opancerzonych wozów bojowych uczestniczących w zmechanizowanym ataku. Mimo że atak został odparty, niektóre rosyjskie źródła twierdziły, że zakończył się częściowym sukcesem, ponieważ Ukraińcy zostali wyparci z lasu. Niektórzy analitycy twierdzili, że odzyskując pozycję na zewnętrznym skraju lasu Rosjanie ustanowią całkowitą kontrolę ognia nad centralną częścią wioski, jeszcze bardziej spychając Ukraińców z powrotem na wyspy. Ukraińscy żołnierze zaprzeczyli tym twierdzeniom, publikując nagranie pokazujące, jak chodzą wewnątrz osady. Rosyjskie źródła zaczęły się wycofywać i twierdziły, że Ukraińcy przeprowadzili kontratak i odbili rosyjskie pozycje w lesie. Jednak strona ukraińska twierdziła, że są obecni w lesie, ponieważ nigdy go nie opuścili. W rzeczywistości zgodnie z najnowszymi aktualizacjami Ukraińcy wzmocnili region i wzmocnili operację ofensywną w lesie, z powodzeniem ustanawiając kontrolę nad kilkoma kolejnymi rosyjskimi umocnieniami. Prezydent Ukrainy Włodymir Ziełski. Pochwalił wysiłki żołnierzy piechoty morskiej i dodał im otuchy. Rosyjskie źródła poinformowały, że pomimo ciągłych rosyjskich prób osłabienia ukraińskiej logistyki, Ukraińcom udało się ją jeszcze bardziej poprawić, kładąc co najmniej dwa kolejne mosty pontonowe w pobliżu krynek. Rosyjscy analitycy stwierdzili, że pod osłoną ognia artyleryjskiego Ukraińcy skutecznie przeprowadzają rotacje i uzupełniają zapasy. Analitycy doszli do wniosku, że Ukraińcy zdecydowanie zwiększą presję w najbliższej przyszłości. Po dziękowaniu za nieustające wsparcie, mam przyjemność ogłosić znaczące rabaty z okazji Black Friday. I już teraz możesz cieszyć się znaczącymi rabatami od 20 do 30% na nasze najlepiej sprzedające się produkty. Jeżeli chciałeś wesprzeć moją pracę, ale nigdy nie miałeś okazji, teraz jest idealna okazja do dokonania zakupu. Zniżki zakończą się za 5 dni. Sprawdź więc link w opisie, aby skorzystać z tej oferty przed jej wygaśnięciem. Twoje wsparcie jest bardzo cenne.